Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Beyond Dwie Dusze. No pięknie, już się bałem, że przenosimy się na studia. A to nie jest tak źle, chociaż... To pokazuje, jak wiele czasu spędzaliśmy razem. Oczywiście tych dwóch panów i Aiden, żeby nie było. Możesz coś zmajstrować? Możesz coś zmajstrować. Chyba już przywykli do tego. Co, kolejny zepsuty telewizor? Nie no, spoko. Kiedyś tu te sztuczki robiły na nich wrażenie, a teraz? Nathan, jestem zmęczona. Możemy już iść? O rany. Jest już tak późno? Przepraszam, byłem totalnie pochłonięty pracą. Wiem, że jesteś zmęczona. Hej, dziś rano kupiłem ci książkę. To teraz wskakuj do łóżka, a ja ci ją poczytam. Tak, proszę. Zostawiłem ją w drugim pokoju. Może ją przyniesiesz? Ja w tym czasie dokończę pracę i będziemy mogli iść, ok? Jasna sprawa. Tak trochę za tatę nam robi. Jeszcze zobaczmy, co oni tu mieli. Jaki widok. Do jedzenia na biurku, bo jeszcze chętnie bym coś skonsumował. Niestety nic więcej. Uwielbiam takie nieraz notatki, informacje na ścianach. Z przypadku można coś zobaczyć, przeczytać. No ostatnio nie dane nam było. Podczas tego, jak braliśmy prysznic, to rzeczywiście tam pojawił się w zaparowanym lustrze jakiś napis. No ale... Nim się wytarliśmy, no to już było po robocie. Dobra. Gdzie położył książkę? W takich momentach... Przestań, Aide. To nieśmieszne. Często wychodzą pewne rzeczy. Takie... Które chcieli przed nami ukryć. Dorośli. To jest książka. O! Chcieli przed nami schować bonusy. No pięknie. No. Księżniczko. Aiden. To jesteś ty, prawda? O. Znalazłaś ją. No to teraz możemy sobie razem poczytać bajeczki. Jody? Wszystko w porządku? Pobladłaś. Słuchaj, ona wygląda na kompletnie padniętą. Nathan, połóżmy ją spać. Tak? Tak, chwila. Nathan, do ciebie. Nathan Dawkins. Nathan?
Coś się stało? Moja żona. A razem z córką wracamy od mojej mamy. Samochód. Pijany kierowca. Nadjechał sprzeciwka. Nie żyją. Jody, położymy cię do łóżka. Nathan, zostań tu. Zaraz wracam. Chodź, Jody. Jamal Sheikh Sharif. Naprawdę bardzo niebezpieczny watażka. Dowodzi wieloma bojówkami, które kontrolują kluczowe dzielnice tego miasta. Blokują naszą pomoc humanitarną. Musisz znaleźć Jamala i zabić go. Przemieszcza się 2 razy dziennie. Ostatni raz widziano go w hotelu Zenaki, to tutaj. Pewnie już go tam nie ma, ale to jest dobry punkt wyjścia. Działasz w pojedynkę. Unikasz potyczek z wrogiem. 0 wsparcia. Eliminujesz cel, aktywujesz lokalizator i czekasz, aż cię ewakuujemy. Musisz z tym wszystkim zdążyć przed świtem. Ostatniego schwytanego Amerykanina ciągnęli jeepem przez miasto. Na jakimś kutrze znaleźli jego głowę i nogę. Kiepska sprawa. Wrócę, zanim połapią się, co się stało. Nie martw się. Uda mi się. Unikasz potyczek z wrogiem. 0 wsparcia. Sprawdź, czy nie ma tu żołnierzy. Na razie czysta. No dobra, 2 mamy. Unikasz potyczek. To nie będzie takie proste, no. Klimaty nieco Uncharted, bym powiedział, na tej plaży, tak, no. Zresztą wrogowie też całkiem podobnie. O, ktoś tam idzie, ale... Kamehame, ale tak na dobrą sprawę to jeszcze mamy jednego wroga gdzieś na karku. Chciałem skorzystać z okazji. O, radyjko. Pewnie do odwracania uwagi, coś jak mieliśmy podczas treningu. Tu jesteś. Czy trochę poza naszym zasięgiem, niestety. Szybko uciekaj stąd. O, tam.
Mam nadzieję, że to był ten, którego widzieliśmy wcześniej. Też na czerwono, jakby nie patrzeć. Obstaw schody. Dobrze, że kumpla nie widział. Dołączę do niego. Taka czerwona esencja z niego się oniosła. Trochę jak te koszmary, które czasem nas nawiedzają. Z czegoś jeszcze powinniśmy się tu bać? A to na to, że chyba jest już czysto. Przynajmniej dotąd. To prezentuje się... O! Amerykanie? To prezentuje się jak jakiś bonus w oddali. Ale niestety nie widzę żadnych ludzi. A może niestety? No cóż, idziemy. O, to nastraszyli. Czasem trzeba... O! Gdzieś tutaj nam się Aiden wpakował. No ładnie. Zablokował się za ścianą. Trochę pechowo się ustawiliśmy z nim. Bo on jest jeszcze w pomieszczeniu obok. Może tu mu będzie łatwiej, ale... Czasem trzeba właśnie ten widok nieco bliżej odświeżyć. Bo nie wiem, jaki mamy obszar, na którym widzimy ludzi. Być może ktoś by tu chodził. Mogłoby się to różnie skończyć. No dobra, jest czysto. Trochę mnie to martwi, bo nie chcę schodzić na dół. Ostatni raz widziano go w hotelu Zenaki, to tutaj. Może coś znajdziesz. To tutaj. Tak, znajdziemy. Super, teraz chodźmy. Moment, moment. Tu nie dość, że jest bonus, to jeszcze widzę kogoś na dachu chyba. I? Kiedyś trzeba skorzystać z tych opcji. Niestety jeszcze nie wiemy, czy z tym da radę coś zrobić, ale wiemy, że mamy problem. No i to jest właśnie to, co mówiłem. O, nie zawsze widzimy duszę tych ludzi. I mogłoby się wydawać, że jest czysto. A tak naprawdę to tu spacerują. No widocznie to są bezduszni ludzie. O, o. No pięknie. Pytanie, czy oni tu gdzieś wysiedli, czy pojechali po prostu dalej. Nie, nikogo nie ma. Chyba i tak musimy się dołem przedostać. Tutaj trochę wygląda jak możliwość przejścia, ale... Nie wiem, na ile nasza Jodie sobie radzi ze wspinaniem się. Tak ktoś jest? Nie. Przetestujemy to. Nie ukrywam, trochę martwi mnie ten wóz. Inna sprawa, że chciałem przeskoczyć przez ten murek, ale... Za wysokie progi. Chodź, kolego. Najgorsze, że nie możemy się nim teraz zająć. Co trochę martwi. O, w ogóle to ja myślałem, że to tamten wóz. O kurcze. Jak my niby to mamy zrobić? Aiden, czemuś ty taki wybredny z tym duszeniem jest? Tylko tego człowieka możemy. A dostać się musimy dosłownie.
Tam. Gorzej, że jakbym coś słyszał. Ale nie, to chyba tylko... No nie, tam na pewno nie pójdziemy. Aiden w żaden sposób nie chce z nami współpracować. Wziąłby tu CKM-a czy coś. To chyba jeszcze możemy iść, mam nadzieję. No pięknie. Nie podoba mi się ta sytuacja, szczególnie jakby ktoś chciał stąd wyjść. O, na szczęście możemy się tym zająć. O, chciałem to zobaczyć. No, Aiden to taki trochę hitman, od razu ciało ukrył. Sobie wiszą, to już raczej nam nic nie zrobią. To jest całe przejście jakby dookoła. Wydaje mi się, że było naprawdę kilka dróg. Bo tutaj to widać, jakby się mogli chodzić, ale... No ale, dokąd dalej? Czy tych ominiemy? Tak średnio bym powiedział. A tu już jest... interesujący nas punkt. Pojęcia, tak? Bo wszystko się rozchodzi o to, czy ci są w stanie nas zauważyć, czy nie. Zobaczmy, dokąd możemy iść. No, teoretycznie tam możemy iść, no ale mamy plecy, tak? A czy możemy tu gdzieś? Niestety nie ma opcji. No dobra, spróbujmy to. Wolałbym się przenieść dalej, chociaż... Możemy kogoś tu uratować może. Ale znów jak strzelimy... No to będzie alarm. Przynajmniej w teorii. Jak to dobrze, że ich te strzały nie zainteresowały. Mogłoby być różnie. Nikogo żywego. Co się idzie? Kurczę, spodnie do prania po całej akcji. A my z praniem to jak z obiadem. Tam kolejni. Czy nas tak naprawdę interesuje właśnie. O, ten hotel. Do którego jeszcze dostępu nie mamy, ale... Dobra, wiemy, że ktoś jest w środku. Wiemy też, że raczej tu powinno być bezpiecznie. Kogoś warto było zlikwidować jak najprędzej. A niestety lubią się przemieszczać. O! Kropka już jest. Tylko smycz.
Hotel Zenaki. No, trzeba przyznać, że Jodie na zbyt mało pozwala Aidenowi. Jak on się ma to spisać? Na krótkiej smyczy trzymany. No nie chcę wchodzić do hotelu, dopóki ten obóz nam siedzi, ale... nie mamy za bardzo innej możliwości. Nie sprawdziłem jeszcze tej strony. To nas raczej nikt nie zauważy. No dobra. Nigdzie się przykleić nie możemy. No może tym razem. No to jest niemożliwe. Tak, coś na zasadzie powiedzmy skryptów, że... pewne miejsca od razu wejść nie możemy. Trzeba się przedostać odpowiednio blisko. No ale dobra, jesteśmy. Prawda, nie sprawdziłem okolicy, czy na przykład nie ma jakichś kumplitów w pobliżu. Okej, tu będziemy mogli sobie zrobić małe pranie mózgu. O, tutaj i tutaj też, i tu też. Dobra, wiele wskazuje na to, że nikt tego miejsca już nie pilnuje. Nie ma ich. Wydawało mi się, że widziałem coś pierwotnie na stole. O! Dobrze. Spędzili tu noc. 10 osób. Więc z tego miejsca nie wyciągniemy, ale... czy nie ma tu jakichś skrótów? O, na przykład po tym tak do góry i nie przejmować się tym, co nas tam czeka. Tak nie chciałbym schodzić na dół. Chociaż chyba nie mamy specjalnie wyboru. Zobaczmy.